Zapraszamy w takim razie tutaj naszą Karolinkę Pruchniewicz, Fundacja Proterra. Karolinka, o, tu, proszę. O właśnie, to, że wspomniałaś właśnie o fitoterapii czy o hortiterapii, to też jest wspaniała kwestia. Po pierwsze, ja chciałabym podziękować organizatorom, wiem, że nie ma czasu i myślę, że jakby dla mnie to jest cudowne, że tutaj mogę spotkać ludzi, którzy są z tak różnych nie tylko miejsc, ale także zajmują się tak różnymi dziedzinami i to jest to, czym... co ja chcę rozwijać, czyli współpracę osób, które zajmują się zarówno kwestiami ekonomicznymi, rolniczymi, kwestiami prawniczymi, bo żaden z nas nie może być specjalistą w każdej dziedzinie. Dlatego jedynym sposobem, aby coś zmienić w tym kraju, w Europie, w tym świecie, jest takie po prostu połączenie sił i wyspecjalizowanie. Ja pracuję jako koordynator Fundacji Proterra, więc też tam napisałam informację, jeżeli ktoś chciałby z nami współpracować właśnie w zakresie takich projektów związanych z szeroko pojętym środowiskiem, ponieważ myślę, że powinniśmy pamiętać nie tylko o tym, co jemy, ale też w co to jest pakowane, tak? Czyli aby to nie był plastik, bo po prostu przetwarzanie plastiku czy ogólnie śmieci są ogólnym problemem i tutaj też wchodzimy w regulacje. Regulacje są inne w każdej gminie, co dopiero mówić tutaj o krajach europejskich. I myślę też, że tak jak moja poprzedniczka mówiła, powinniśmy bardziej cofnąć się do korzeni, czyli wrócić do tego, co już było, aby być bardziej oszczędnym, aby być bardziej ekologicznym, czyli nie zastanawiać się o tym, co mówiłam wczoraj, czy ja idę do marketu i to coś ma jakiś znaczek, tylko żebym ja szła do sklepu i znała tego sprzedawcę, bo on wtedy, tutaj pani jakaś też wczoraj mówiła o swoim sklepie, ona właśnie zna tych dostawców i też jej klienci wiedzą, jakie produkty sprzedaje. Jeżeli te produkty nie będą dobre, to oni nie będą ich kupowali. Czyli to jest taka odpowiedzialność konsumencka, odpowiedzialność sprzedawcy, ale także nawiązywanie takich relacji. I wydaje mi się, że to jest o wiele lepsze niż różne certyfikacje. No i przede wszystkim musimy tutaj działać w kwestiach prawnych i zmieniać to, no bo polscy rolnicy są bardzo pokrzywdzeni i trudno jest jakby w tym momencie działać z tym, co mamy. Czy są jakieś pytania tak na szybko do Karolinki? Jeżeli ktoś jeszcze też chciałby, po prostu potrzebuje takiego doradztwa, kooperatywy, chciałby po prostu rozwiać swoje wątpliwości, to ja też mogę dać wizytówkę i możemy się kontaktować i po prostu robić, wydaje mi się, że świetne rzeczy. Bo to się wszystko od nas zaczyna. To jest ważne, to co, jakich my dokonujemy wyborów. A jakby wydaje mi się, że powinniśmy być pełni nadziei, bo naprawdę bardzo wiele się dzieje. Tylko po prostu brakuje edukacji i brakuje nam wiedzy. Wszystkim. Bo każdego dnia dowiadujemy się czegoś nowego i nie możemy przychodzić tutaj i mówić, a nie, ja wiem lepiej, tylko po prostu jestem otwarty i chcę z tobą porozmawiać, bo ty masz wiedzę, której ja nie mam, bo każdy z nas przeżył inną drogę, przychodzi z innego miejsca i do innego zmierza, ale razem możemy robić naprawdę wspaniałe rzeczy i dziękuję za to spotkanie. Dzięki Karolince jeszcze raz.